Spokojnie, kamera. Dzień dobry Państwu. Miło nam, że oglądacie kolejny odcinek programu Lekko Stronniczy. W tym programie poruszamy ważne dla społeczeństwa tematy, takie jak rowerzyści na ulicach, alkohol. Czy się ludzie obrażają i czy piją alkohol. To są ważne tematy, na które jak się nie porozmawia, to nie będzie wiadomo, co myśleć. A my bardzo chętnie Wam powiemy, co macie myśleć, żebyście potem myśleli w taki sposób, w jaki my chcemy, żebyście wymyśleli, bo wtedy będziemy mieli przeświadczenie, że tworzymy nowy, lepszy świat zgodny z naszymi standardami i wymogami. Dlatego jeśli moglibyście się dostosować, to po prostu to zróbcie, a ci, którzy nie chcą się dostosować, no to mamy też swoje metody, ale to nie teraz. Ale dzisiaj nie robimy ważnego tematu. A, nie. Dziś się zajmujemy wegetarianami. A, co będziemy? Będziemy chłostać. Więc pan radny Marek Scholz zaproponował, aby w warszawskich szkołach jeden dzień był wegetariański. Znaczy nie, że w szkołach, że tylko warzywa mogą przychodzić, tylko chodzi o stołówki. Gdzie tylko marchewki, no że wegetariański dzień w szkołach, tylko warzywa mogą przychodzić. A ludzie? Do szkoły. No nie mogą, no bo są zmiana. Wtedy ludzie są podawani na tacy. Ja na to mówię? Jak myślisz, co na to mówię? I'm in. That is correct. A ja na to mówię, a po co? Miewasz, nigdzie nie jesz mięsa. Po tak? prostu, bo tak wyjdzie. Ale cześć, tak, nieświadomie. Wyjdzie. No. I też staram się, jeśli pamiętam, w piątki nie jeść mięsa. O, no widzisz. Ty powinieneś przyklasnąć temu pomysłowi. Jest napisane tak. Potem spłynęły drwiny, krytyka i hejt ze strony prawicowych użytkowników Twitter. I to jest niesamowite, przecież prawicowcy powinni być za tym pomysłem. Teraz dopiero o tym pomyślałem. Znaczy, gdyby to był piątek. No to okej. Gdyby to był poniedziałek, to wtedy by mieli dwa dni. Dla mnie to by było spoko, bo przynajmniej bym zawsze pamiętał. A mam tak, że zjemy potem, o kurde, dzisiaj piątek, miałem nie jeść. Bo ty wiesz, że ja tam byłem rok gdzieś tam, czy ponad, weganinem. No. Byłeś weganinem przez rok? No, jak tam on air był, to wtedy. No, a to opowiedz o tym roku, ja nie byłem weganinem nigdy. No, to jest długo. Właśnie, po pierwsze to tak, tak się nasłuchałem, że a w ogóle będziesz się czuł dużo lepiej, i coś tam, w ogóle nic nie widziałem różnicy. Jak masz dietę taką wegańską, bo ja nie miałem wegetariańskiej, miałem wegańską, czyli jeszcze bardziej taką hardkorową, że tam wiesz, mleka unikać. Nie ma jajek, nie ma masła. Mieliśmy mleka sojowe i tak dalej, nie? Tam miodu też teoretycznie trzeba by unikać, ale nie unikaliśmy miodu, bo to tam są opinie podzielone, bo to są pszczoły. Przez to, że taką dietę masz, to po prostu z zasady odżywiasz się zdrowiej. No i co? Aha, to czemu nie? Wow, jestem zdziwiony, że rzuciliście. Bo trochę mam tak, że uważam, że uwaga ludzka może być skupiona nie na wszystkich elementach życia. W sensie, że wiesz, tu masz temat wege, tu masz temat ekologii, tu masz temat rodziny, tu masz temat pracy, tu masz temat jakichś własnych pasji, tu masz temat jakiś tam i tak dalej. Gdzieś w pewnych momentach życia musisz decydować, że to odpuszczam na rzecz tego. Uznałem w pewnym momencie, że dla mnie to nie jest tak ważne, żeby to kontynuować. Właściwie to dla mnie nigdy nie było ważne, bo znasz dobrze mój stosunek do jedzenia, że jest to czynność fizjologiczna, którą trzeba uprawiać, żeby żyć. Mhm. I po prostu stwierdziłem, że są ważniejsze rzeczy na świecie niż bycie weganinem. Ja myślę, że wiele osób się z tobą zgodzi pod tym kątem, że to jest taka myśl. Ciekawe to jest bardzo, co mówisz. Nie spotkałem się jeszcze z osobą, która miałaby taki tok myślenia w tym całym procesie wegetariańsko-wegańskim. A z jakim się spotkałeś? Czym się różni na przykład świnia od psa? Pytanie retoryczne? W kulturze zachodniej na przykład psu się nie je, prawda? Nie je się psiego mięsa. Mhm. Ponieważ uważamy, że za blisko jest w takiej emocjonalnej więzi nam do psów, żebyśmy chcieli je jeść. Zgadza się. I jeżeli jednak się cofnie o krok i popatrzy na to, to czym się de facto różni świnia od psa? Jeśli chodzi o jakby jakość mięsa czy coś takiego? Nie, jeżeli o więź emocjonalną. My, ponieważ jesteśmy przyzwyczajeni do tego... Ludzie nie zawierają bliskich kontaktów personalnych. Ale nie jest to absolutnie wykluczone, bo nie jest to niemożliwe. Nie, nie jest. No to są chyba nawet nie głupie zwierzęta. No właśnie. Chyba jeżeli nie mamy powodów, a nauka posunęła się tyle do przodu, że dieta wegetariańska czy wegańska zaspokoi nasze potrzeby, wszystkie, to nie mam potrzeby zabijać zwierząt. Bardzo, bardzo ważny disclaimer. Nie mam nic do ludzi, którzy jedzą mięso. No to całe szczęście, Karol. Bo wiemy, że najgorsi to są ci wegetarianie, którzy chodzą i tak, wiesz, się przychodzi na stołówce, wiesz, kładzie swój ten, talerz, nie? To ma swoją, wiesz, sałatkę tofu i tak dalej, a ty jesz sobie spokojnie, nie wiem, schabowego z ziemniaczkami sobie wcinasz i tak... Nie, no jak ty możesz? Jak ty? Czy ty masz? Godność masz człowieka. Uczucia? Nie, godność człowieka. Godność człowieczą? Bo moim zdaniem takie podejście nie sprawia, że ktoś przejdzie na wegetarianizm, tylko jeszcze bardziej pomyśli, czyli wszyscy wegetarianie są mocno rąbnięci. Rok być weganem. No i wiesz, ja nie byłem nigdy na diecie wegańskiej. Dużo trudniejsze było dla mnie nie jeść 3 dni.
Robiłeś gotówki? Robiłem tak ze 4 te na jeden dzień, że na 24 godziny. Dobra. Potem mi się znudziło. Ja potem zrobiłem sobie jedną na 3 dni, żeby sprawdzić, jak to jest. I... Nie wyobrażam sobie. No, ale to są tak, co miesiąc robią. Cześć, i przez miesiąc co, tylko pijesz? Tylko pijesz. No bo nie chcę, żeby to było traktowane jako parada medyczna, nie? Że nie, to... nie, oczywiście, bo ja to widziałem w wywiadzie z Chrisem Martinem, jak on powiedział, że robił sobie głodówki i to jest spoko i tak dalej. To jest, Chris Martin tak mówi, to on musi być mądry, no bo dużo osiągnął, to jest mądry człowiek. No. Więc decyzje, które on podejmuje, to są dobre decyzje życiowe. Tak ogólnie ważna zasada, nie? Odnośnie słuchania mądrych ludzi. No i tak sobie, dobra, to spróbuję na 3 dni. I tak trzeci dzień faktycznie było tak, że tak mnie troszkę zasysało, żebym coś zjadł. Pierwszy dzień już spoko. Drugi też tak, ten trzeci już tak bym coś zjadł i jak już mogłem coś zjeść, no to już tak zjadłem z taką jakąś porcję jakiegoś makaronu czy coś tam, no już tak byłem głodny. Wytrzymałeś 3 dni? 3 doby? Nie, 3 godziny. 72, tak, 72 godziny. I to było trudniejsze niż ten rok weganizmu. I... to szanuję bardzo. I ponoć jest tak, że jak tak robisz, to wtedy organizm najpierw pozbywa się złych toksyn, bo nie ma co jeść i zjada najpierw to, co jest złe i wyrzuca. Dobra, a następnego dnia nie rzuciłeś się na jedzenie jak szalony? Nie. Ci zeszło? To nie, po prostu jest tak, idziesz zjeść, jak tak byś był głodny normalnie. Nie wiem, czy to jest zdrowe, więc jakbym to się skonsultował. Nie, tylko mówisz o tym, że to robiłeś, wiesz, tak, o co chodzi. Jakby nie polecamy, no. nie odradzamy, no, tylko... No. Wow! Ja nie wiem, czy ja bym jeden dzień wytrzymał bez jedzenia, 24 godziny na dobę. W sensie pewnie bym wytrzymał. Wytrzymałbyś. Ale znasz mnie też. Jakbyśmy nagrywali od rana do wieczora, to ja bez problemu nic nie zjem cały dzień. Jeszcze będę się denerwował na was, że wyjecie. Tak, to jest... Nagrywanie z wodą ma pewne minusy. Bardzo niewiele. Bo ja zauważyłem... Maksymalnie 78 minusów. I ty też znasz mnie. Jak się w pewnym momencie zrobię bardzo głodny, to jestem po prostu zły. I to, nie jest tak, że ja tak mam, to jest moja cecha charakteru. Tak. To wynika z tego, że mój żołądek jest pusty. Tak. Ja jestem po prostu zły. I to nie jest tak, że ja ci nie lubię, przestałem lubić w ciągu ostatniej pół godziny. Nie, po prostu jak czegoś nie zjem, to po prostu będę zły. A jak kobieta. Jestem zły. Wszystkie te razy, co się na mnie obrażałeś, to po prostu byłeś głodny. Tak. To nie było nic złego we mnie. Nie. Bo on potrafi realnie, on potrafi wytrzymać 12, no 10-godzinny dzień zdjęciowy, potrafi wytrzymać rano, coś sobie zjem i wieczorem spokojnie coś sobie zjem, jest git. A ja po jak normalny, albo jak większość normalny. Osób, jak nie, jak większość osób. Czy ja jestem tak, nienormalny tak, według ciebie. W tej kwestii jesteś totalnie nienormalny. Ja tak, muszę coś zjeść, jestem strasznie głodny, a wot. Nie, no jasne, Karol, wiesz co, może od razu sobie znaleźć nowego kompana, bo bo co? Aha, bo minęło 7 godzin, a, bo ty musisz coś zjeść, aha, ja jem, i tak, już wreszcie istoto niższego rzędu zaspokoiłeś sobie swoje potrzeby. A jednak. Możemy wrócić do nagrywania? Jest taka zależność, pewnie to jest też jedno z pytań medycznych, wydaje mi się, czy jak pan jest w stresie albo w takim pobudzeniu, to czy pan je, czy pan nie je? Tak, i to by ci zaciska, że... Mi się zaciska, to by się rozszerza. Nie rozszerza. Właśnie nie mam ani jednego, ani drugiego. Po prostu ja muszę z tym zjeść. A to nie, jakbyś mógł powiedzieć, że rozszerza, bo by mi pasowało do tezy. Dobra, Karol, no to fajnie, że już ten temat mamy załatwiony. Jeszcze powiedz mi tak, co u ciebie? Co u ciebie? No nie wiem, na pewno nie mam dziecka. A jestem monotematyczny. A co się jeszcze nie działo? Niech mu ktoś powie, że to nie jest takie nic. Bo ty, ale ty uznajesz... Ty się napinasz w ogóle z tym dzieckiem. Strasznie. A to się bardzo łatwo robi. To się jeszcze działo u mnie przed 5 lat? Coś jeszcze. No mówiłem, że na przykład byłem w telewizji. O! Podsumujmy tydzień, odkąd jest LS na rynku. Z powrotem. Jakby co się zmieniło w ogóle, jak to zmieniło i ludzi. I to zmieniło ludzi? Nas. Nasze podejście do siebie. Do świata. Jak to twoje zdanie? Dużo? No nie, ja mogę ci powiedzieć jedno, co się zmieniło w ciągu tego tygodnia. Dawaj. Że zupełnie podobnie do ogromnej grupy osób. No wiem, że już dziś i przez następny czas mam zamiar być... Lekko? Stronniczy. Ale nie spodziewali się tego, że ale wróci. Nie, ale zaskoczyliśmy ich jednak. I zrobiliśmy to tak z klasą, że... Oj, to nie wiem, to już nie, to twoje... z klasą, bo wiesz co, bo nie robiliśmy takiej taniożki, jak niektórzy na przykład... Ej, zobaczcie... A powiem ci, że czego nie zrobiliśmy taniożki. Zrobiliśmy to za darmożkę.